Hej, witajcie. Karierowy wtorek. A zacznijmy w takim razie, mimo że już późno, ale jest o czym pogadać, bo miałem ostatnio okazję prowadzić proces rekrutacyjny i przyznam szczerze, że jestem zdziwiony, chyba to jest dobre, najlepsze słowo, tym, jak nadal bardzo prostych błędów dużo pojawia się w procesie aplikacji i myślę, że w takim razie chyba warto zrobić takie odświeżenie troszkę tego, czego unikać po prostu, jeżeli chodzi o to, jak aplikujemy, jak wysyłamy dokumenty i tak naprawdę jak prowadzimy rozmowę, bo tych trzy przykłady dotyczące poszczególnych tych elementów chciałem dzisiaj omówić. Pierwsze to będzie personalizacja CV, druga to użycie niestandardowych form dotarcia tudzież zaprezentowania siebie i trzecia część to jak gdyby już sama rozmowa i jej przygotowanie. Zacznę może od personalizacji CV. Nie rozumiem, dlaczego miałby ktoś wysyłać CV, gołe CV, które jest w żaden sposób nie posiada nie tylko punktów styku albo jakichś wspólnych mianowników z tym, czego oczekuje pracodawca w ramach aplikowania na dane stanowisko. Dla mnie jest to zagadka, bo nawet jeżeli nie mam odpowiedniego doświadczenia, nawet jeżeli nigdy nie pracowałem bezpośrednio w danej branży, nawet jeżeli nigdy nie piastowałem danego stanowiska, to jestem w stanie tak zbudować swoje CV, żeby w pewien sposób pokazać, dlaczego mimo wszystko jestem osobą wartą poświęcenia uwagi. Przyznam szczerze, że sporo ofert, które miałem okazję przejrzeć, były po prostu oderwane od rzeczywistości i w żaden sposób nie nadawały się do zainicjowania rozmowy dalszej. No i skoro już jak gdyby mówimy o inicjowaniu, o tym dotarciu jak gdyby do mnie jako adresata głównego, a przyznam szczerze, że wrzucałem informacje na LinkedInie o tym, że szukam osoby do zespołu, to tak naprawdę wystarczyło, nawet nie znając mnie, sprawdzić sobie firmę Morele na LinkedInie, sprawdzić posty i tam na pewno wyskoczyłoby to i mogłoby się okazać, że jestem osobą, do której można dotrzeć bezpośrednio i pogadać, zanim się złoży taką aplikację, czy w ogóle ma to sens, czy ja będę chętny porozmawiać. I uwierzcie mi, że z każdym chętnie bym porozmawiał, gdyby się w ten sposób odezwał. Natomiast to, co mnie osobiście trochę smuci, to jest to, że żadna aplikacja nie zawarła listu motywacyjnego. Ja wiem, że to brzmi trochę być może staromodnie albo wyświechtanie, ale według mnie te wszystkie braki, które pokazujecie w CV, da się tak naprawdę wyjaśnić albo zagaić, pokazać pewne interesujące aspekty swoich umiejętności, uzupełniając CV właśnie o taki list motywacyjny, tudzież nie wiem, krótki dopisek, jakiś może materiał wideo, nie wiem, nawet nagranie audio. To są wszystko rzeczy, które mogą mnie jako osobie, która czyta te CV, pomóc zdecydować się na to, żeby zaprosić Was jednak na tą rozmowę. Niestety przyznaję się, że system jest tak skonstruowany, że widzę CV, widzę oczekiwania finansowe, widzę imię i nazwisko osoby. W ramach uczciwości, bo chciałem dać taką szansę każdemu, przejrzałem wszystkie CV, które do mnie trafiły. I niestety te błędy bardzo mocno się nawarstwiały i powtarzały tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozmowę, słuchajcie, ja nie jestem nikogo wrogiem i rozmowy ze mną zazwyczaj są bardzo, bardzo przyjemne. Natomiast ja oczekuję od osoby, która chce rozmawiać o pracy ze mną, tego, że ona będzie potrafiła z jednej strony ładnie uargumentować to, dlaczego powinniśmy pracować razem, ale z drugiej strony również w pewien sposób obronić, sprzedać i uargumentować, dlaczego nawet jeżeli występują pewne braki, to jest właściwą osobą, żeby dać jej tą szansę. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że część rozmów, które odbyłem, była bardzo schematyczna. To znaczy, ja niestety jestem w stanie bardzo szybko ocenić jakość drugiej strony. Wiąże się to z moim doświadczeniem kilkunastoletnim i z wieloma procesami rekrutacyjnymi, w których już uczestniczyłem, zarówno jako aplikujący, jak i osoba szukająca osób do pracy. I powiem Wam szczerze, że jeżeli nie przygotowujecie się w żaden sposób do rozmowy, to tak naprawdę widać. Jeżeli nie wykazujecie jakiegokolwiek zainteresowania
tymi obszarami, z którymi nie do końca spina się wasza aplikacja versus to, czego ja oczekuję, to nigdy nie dogadamy się. Jeżeli nie potraficie zadawać mądrych pytań dotyczących tego, co chcecie robić ze mną, to pokazujecie, że tak naprawdę nie wiecie i nie zastanawiacie się, jak może wyglądać wasza praca. Więc skąd ja, jako potencjalnie osoba chcąca zatrudnić was, mam zaufać wam na tyle, że wy tą ciekawość macie w sobie i będziecie chcieli się uczyć, będziecie się chcieli rozwijać i będziecie chcieli stawać się coraz lepszymi. Bardzo dużo sztampowości, schematyczności i takiego braku wyróżnienia się, słuchajcie. Jestem tym troszkę zaskoczony, bo staram się, tak jak mówię, podejść do każdego w sposób, który daje mu określoną szansę i w sposób, który nie przekreśla możliwości nikogo, bo tak naprawdę wszyscy mają możliwość zaprezentowania się i wszyscy mają możliwość sprzedania się dokładnie w tym samej jednostce czasowej, dokładnie w ten sam sposób. Natomiast tylko od was zależy to, czy przejdziecie ten proces z sukcesem. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jako firma kontaktujemy się ze wszystkimi osobami i dajemy znać, że nie poszło tak naprawdę. Natomiast tylko jedna osoba, z którą miałem okazję porozmawiać, poprosiła o więcej informacji dlaczego i ja bez problemu przygotowałem takich informacji sporo. To też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że dużo jest narzekania na temat tego, że nie ma feedbacku zwrotnego, natomiast sami też jak gdyby nie do końca pociągnęliście, nie wiem, pewnie te osoby tego nie oglądają, ale sami nie do końca jak gdyby zainteresowaliście się tym, co poszło nie tak i co można było poprawić. I tak naprawdę traktuję ten materiał trochę jako możliwość pokazania właśnie tych niedociągnięć, których było bardzo, bardzo dużo na tych rozmowach, które się odbywały. I to tyle. Słuchajcie, no pracujmy nad sobą, bo jest warto powalczyć o to, żeby tych błędów w procesie rekrutacji było jak najmniej, żeby jednak jakość tego naszego podejścia do szukania pracy była jak najwyższa, bo jednak tylko i wyłącznie w ten sposób możemy się wybić troszkę i osiągnąć ten upragniony sukces. Ja tu, broń Boże, nie chcę i uciekam daleko od krytyki konkretnych osób, bo to nie o to chodzi i jest, wbrew pozorom, nie jest łatwo to powiedzieć, jak ktoś może powiedzieć, że ty mnie krytykujesz i tak dalej. Nie, to zupełnie nie o to chodzi i nie chcę być tutaj źle odebrany. Mogę, mam taki komfort podzielić się swoimi uwagami na temat najświeższych doświadczeń związanych z szukaniem pracowników i mam nadzieję, że komuś się to przyda. Po prostu. Tyle z mojej strony. Trochę dłużej dzisiaj wyszło, no ale chciałem wyczerpać ten temat i chciałem troszeczkę jak gdyby więcej pogadać. Mam nadzieję, że podobało się i w razie czego zachęcam do komentarzy, bo pamiętajcie, ja chętnie podpowiem, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do procesu aplikowania, co do procesu znalezienia tego, co nas wyróżnia z morza kandydatów i być może przełamania się, żeby trochę inaczej zacząć patrzeć na poszukiwanie pracy. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem. Hej!